Dobra, no to lecimy następnego. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś udanego i tym razem... O, po tej pierwszej wygranej uda się nam zrobić jeszcze więcej przewagi. O, jeden na jeden po tej. Muszę chronić dzikie postępy. Będę walczyć z honorem. Okej. Okay. To walcz z honorem jak najbardziej. Teraz mam nadzieję, że my wygramy to, ale zdaje się, że może być ciężko. Karty na start takie no średnie. Dobra, na start. Rzucimy to, bo przemyłem kartę. Zajuma to sobie, okej. Pu. Aha. Zaskakujące. Wyszło nam to nie tak, jak myślałem. Bo myślałem, że on będzie chciał nam to zabić po prostu, a nie próbuje tego zrobić. To troszeczkę jest nie po naszej myśli. Okej. Zobaczymy, co się teraz podzieje. O, nice. Nie wyszło źle, nie wyszło źle. Teraz zobaczymy, co on popróbuje zrobić. Liczę na to, że będzie chciał bić mnie na twarz, bo mi się to opłaca. Kryształ many, słabo. Nie, no. Ty kurwiszonie, ty. Teraz ci się chciało czyścić. Teraz, tak? Teraz. Okej, okay, spoko. Dzięki, gościu, dzięki. Czekam na rozkaz. Schowaj się za mnie. Okej, okay, rzucamy to. Oni się zbiją o 2 HP. Tym trzaśniemy go po twarzy. A tym po twarzy tamtego, a tym po twarzy przeciwnego bohatera. Myślę, że ten Lancer może być teraz dobrą propozycją dla nas. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Bo może wyjść chujowo, ale wyjść może też już... To równie dobrze. Zobaczymy. O chuj. Dobra. Tylko wygrajmy to. Ale ja pierdolę. No chujnia. No ale okej. Okay. Byle nie miał żadnego buffa, bo jak panie sobie buffa teraz, to będą się działy cuda, takie totalne cuda. Cuda magiczne nawet. No i chuj, są cuda magiczne. Albo nie ma cudów magicznych. Nice. Oh shit. Nice. Mózg rozjebany, ale pykło, ale kurwa pykło. Zajebiście pykło. O, chuj złoty. Nice. No to jest szczęście, nie? To jest szczęście. Znaczy, taktyka, ja to przewidziałem, nie? Już widzę, jak to przewiduję. Po twarzy mówisz, kościu. No dobra. Kim jestem? Nie twoja sprawa. Broń w gotowości. Przygotuj się na porażkę. Jeszcze będzie ten wskrzeszenie.
O, nice. Padnij! Okej. Okay. Tym trzaśniemy mordę glutka. Bierzemy urloka i czyścimy glutka. Zwalniemy sobie coś takiego, co jest dziwnym pomysłem, bo Tommy nam zaraz ściągnie. Ale to bez znaczenia, bo i tak go skończymy tymczasem. On teraz powinien się poddać, zdaje mi się, bo nie widzę innego sposobu na niego. No ale zobaczymy. No, też nie widziałem jakiejś innej możliwości. No chyba, że miałby jakiegoś... A nie wiem, jak Legendarka mogłaby ratować teraz mu dupę. No Renault mógłby mu nieźle pocisnąć, ale... Ale on chyba miał klona, więc... jakąś kartę, którą dwa razy miał, więc... Więc wątpię, że mógł być w stanie. Teraz pójdziemy sobie jeden na jeden z widzem, Andrzejem, który ma na imię Mateusz, co ciekawe. A wiecie, jak ja mam na imię? Też mam na imię Mateusz. Czy to jest przypadek? A, nie sądzę, nie sądzę. Uter! Kontra! Uter! Śmierdzi mi tu dwoma sekret paladnami, tylko śmierdzi mi tym, że on ma lepszą talię niż ja. Tak tylko czuję. Dobra, zobaczmy. Ja lubię tę kartę, więc zostawmy ją sobie. Mam nadzieję, że nie go stujesz, drogi mi Andrzeju Mateuszu. Dobrze cię widzieć. Opony w górę, alarm czerwony. No, Secret Paladin. Albo też Ebola Paladin, czy jak to go nazwać. Gościu na tych, polegający na... kochanych przeze mnie Marinesach. Do walki! Czekam na rozkaz. Dobre zagranie. Padnij! Nie na mojej wargi. Zobaczymy, co się teraz podzieje. Padnij! Tak myślałem, że będzie ja to samo. No więc postanowiłem dać mu tarczę po prostu, żeby jakoś to zapobiec temu i tyle. Bardziej musiał po całym zniszczyć tego gościa w tej chwili. No ale nie wiem. Nie znam się, więc się wypowiem, jak to się mówi, nie? To mój obowiązek. Na razie wszystko się układa po naszej myśli, bym powiedział. Może nie wszystko, ale jak na razie jest spoko. Oho. Młot gniewu. Nie pomyślałbym o tym w sumie. Miałby teraz gościu z sekretami wyskoczył. O kurwa, no dobra. Nie będę kłócił się. Gotowe. No nie powiem, no kurde, miałem karta jak z bajki mi wyskoczyła, kurde, nie spodziewałem się. Serio, nie spodziewałem się, że akurat tak dobrze nam pójdzie. W tej materii. Czekam na o, rekrutów. Tej karty właśnie nie mam, nie wiem jak ją zdobyć za bardzo. Pewnie muszę ją wykraftować, ale nie znam się na tym, więc no nie wiem jak to zrobić.
już pyta, to mam nadzieję, że teraz nie ma tego buffa secreta, żeby ich jakoś nie zbufować tymczasem. Strażnik królów. To ciekawa karta w sumie na tą sytuację. O kurde, ale nam się wszystko układa ładnie. Teraz oni zbiją tego gościa i jestem tak spokojny, że... Aż nigdy taki spokojny nie byłem jak teraz. Jeszcze mamy secret? A, że dostanie tyle samo obrażeń. No tak, rzeczywiście. Zapomniałem o tym. Okej, okay, dobra, niech będzie. To dajmy jeszcze giermkę tego jakiegoś losowego. Musimy ci potwarzyć, ten stary kolega. Co poradzę, no? Już nic nie poradzę na to, no musiałem tak zrobić. Stratholm zostanie oczyszczony! Ale... Dobre zagranie. Dobre zagranie. Dobra, jeszcze zalosujemy sobie. Czy mam szczęście, czy nie? Nie mam. No ale to bez znaczenia. Dzięki za grę. Dobre zagranie. Najsik. I co, teraz trzaśniemy. Ej. Teraz sobie trzaśniemy jeszcze ostatni pojedynek i przejdziemy sobie na live zagranie Fallouta. Ale jeszcze jednego sobie zapykniemy. No bo to już często tak bywa właśnie, że karty wygrywają pojedynki. Mi na szóstej trafiło właśnie tego gościa z sekretami, więc byłem już w domu po prostu. No ale tu tak bywa, nie? To jest karcianka. Losowość, tak to działa. Będę dowodzić światłością. Wszystko usuwamy. Chociaż mogłem tego kurde na dwa zostawić sobie. No ale kij. Ja pierdolę, co dostałem? O kurwa. Aha, grubo no, grubo. Dobra, nie tak źle. Dobra, nie będzie. Już troszeczkę się scykają, nie powiem. Już tak czułem troszeczkę na plecach, że jest przejebane, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. No okej, okay, jak chcesz to sobie zajumaj, nie ma problemu. Nie ma problemu. Zajumam to sobie, dobra. No ale musimy po twarzy mu dać i tyle. Licząc na to, że... No nie, no, po prostu mi to wyczyści mi tego adaptorka, więc... No wątpię, żeby była szansa, żebyśmy... Żeby ta karta przetrwała do następnej tury. No wątpię w to, wątpię. Co on sobie daje? Dwie karty dobierze. W ten sposób to rozegrał. Czy mi się to podoba, czy nie? Nie podoba mi się to. Tak. Bardzo mi się to nie podoba. Co by z tym zrobić? Ej, pierwszy jestem w takiej sytuacji. Pierwszy raz jestem w tej sytuacji, po prostu pierwszy raz. Dobra, YOLO. I teraz go sobie zniszczę. Albo i nie. Albo i go sobie nie zniszczę. To
spróbuję w ten sposób to zrobić. Za chwilę go pokonam, jeżeli on mi go nie zniszczy. Po chuj ci tyle kart, stary, jak ja ci mogę za chwilę zniszczyć. Jeżeli nie zniszczy mi tego paladynka co z boku, se, a nawet sobie, tego rekruta. To zaskakujące, co to może być? Okej. No dobra. Te samo obrażeń, co? Czy on może teraz wystawić dwie karty? No może, ale czy jest to prawdopodobne? Nie wiem. Będzie miał teraz uderzenie w drugiego, tak? Nie, nie będzie miał. No to za chwilę go skończę po prostu i tyle. Mam bestyjkę na tym. Czekam na rozkaz. Dobra, i teraz daję sobie kartę Syn The Mage'em i tyle. Wydaje mi się, że to ładnie go rozpykałem. Tak troszeczkę bym powiedział ten. Tak, nie wiem, tak jakbyś z głową to zagrałem, zdaje się. No, chyba, że ma coś innego tutaj teraz. Ale nie ma. Dobre zagranie. Spodobało mi się to, co on zrobił. Fajne to było. Taka zaskakująca karta, takiej nie miałem nigdy. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Więc ogólnie fajnie to było. No ogólnie to polecam wszystkim kartę na sekrety, bo ponieważ jest to bardzo mocna talia w tej chwili i jest bardzo w mecie, a poza tym jest bardzo prosta, więc pozwala dużo wygrywać, a dla mnie to jest tylko, wiecie, jest to jedna taka bardziej noobska talia, ale noobska, co można powiedzieć na ten temat, może nie noobska, ale no nie lubiana, nie ma też szacunku za bardzo. Natomiast nie jest to dokończona, oczywiście, nie jest dokończona. Natomiast jest to dobra karta na... No, dobre karty są do tego potrzebne, a też łatwo je zdobyć, więc jest dosyć prosta do zrobienia, bo troszkę się też zakręciłem sobie w tym, co mówię. Więc pozwala na start zdobyć dobre, lepsze, może nie dobre, lepsze karty. Bo pozwoli mi się wbić, wygrać dużo gierek i dzięki temu wyfarmić na tyle dużo kart, żeby móc sobie spokojnie zrobić jakąś normalną talię, a nie tylko coś takiego banalnego. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra sprawa. Więc jeżeli chcecie, to polecam wszystkim. Jeżeli nie wiecie, jak ją zrobić, wpiszcie sobie w Google Hearthstone PWN i Secret Paladin i powinno być spokojnie jakiś build na to, czy jakieś karty potrzeba, jakie są proponowane, bo też oczywiście ja nie mam idealne, co trzeba, bo oczywiście nie mam, tylko po prostu mniej więcej zrozumiałem, na czym polega ta talia i dostosowałem moje karty do niej. A tymczasem zakończymy tutaj ten epizod z Hearthstone'a. Dziękuję za oglądanie wszystkim na YouTubie, no i do usłyszenia, cześć!